Jak wrażenia po drugim etapie przesłuchań i jak przeczucia przed ewentualnym finałem? Oj, do tego finału to jeszcze daleka droga. Zobaczymy, zobaczymy. Na pewno są też świetne warunki do grania. Jest nawet bardzo przyjemna sala i organizacja była bardzo fajna konkursu, więc na pewno nie mam na co narzekać. Cóż, no, teraz jest walka. Ja też niewiele, niewiele osób mogłem usłyszeć, więc tu, tutaj nie mówię o jakichkolwiek szansach i o czymś takim. Ale no, każdy, myślę, robi co może. Myślę, że poziom że jest wyrównany i wysoki. No cóż... Ale to jakby też nie, nie traktuje tego właśnie jako, jako jakąś nawet walkę, czy rywalizację, bardziej każdy chce zagrać fajnie i, i o to w tym wszystkim chodzi. Czyli pomimo y, przyjaźni, które nawiązujecie na konkursach, y, jest ta rywalizacja między wami? Znaczy właśnie... Personalnie nie, nie powiedziemy czego, tak, czegoś takiego, nie, nie, nie wiem, jak widzę drugą osobę to raczej nie traktuję jako rywala, tylko no, po prostu kontrabasista, kontrabasistom są generalnie bardzo zżyci, to jest małe środowisko, się dobrze znamy, się lubimy, eee, a że ze sobą jakby właśnie rywalizujemy, nawet bym tak nie ujął, no. po prostu gramy w tym samym konkursie, każdy chce zagrać fajnie, jakby jak, jak ktoś zagra fajnie to się z tego cieszę i tyle, No, to przyjemność przegrać z kimś kto zagrał naprawdę fajnie. No.